Stoimy pod Holy Name katedrą w Chicago. Teraz to już walka nie tylko idzie o msze trydenckie, o nasz kościół, którego bronimy, świętego Wojciecha, żeby go nie sprzedano i nie zrujnowano i nie zamieniono na kondominia lub inne rzeczy. Teraz walka idzie już o 125 kościołów. Czy ktoś sobie chce wyobrazić zamknięcie pięknych, zniszczenie 125 kościołów? To jest jak wielkie miasto, jeżeli ktoś ma wyobraźnię, to jest jak wielkie miasto. Zniszczyć 125 kościołów w mieście Chicago. Biskupie w Lesku Picchu, opamiętaj się. Biskupi miasta Chicago, całej diecezji, opamiętajcie się, co wy robicie. Jak można zniszczyć 125 kościołów pięknej historii naszej? Zamienić na Alfę? Wprowadzacie Alfę, New Age? Co wy robicie? Dlaczego chcecie nas zniszczyć? Alfą wprowadzając Alfę. Co my mamy wspólnego z innymi wiarami? Odeszliście od mszy trydenckiej, od balasek, od klękania, od brania Pana Jezusa do ust, nie na łapę. Sprzedajecie nasze parkingi, budujecie wieżowce, inwestujecie w coś. O co tu chodzi w tym mieście? O co chodzi w tym mieście? To jest niszczenie naszej wiary. Powtarzam to do znudzenia. Ewangelizują nasze miasto i od 80 lat przywożą tutaj ludzi, żeby zobaczyli jakiś cud na ścianie, dziurę po kuli. Ewangelizują nas niestety, ale bandytami. Muszą się zbierać ludzie, żeby walczyć o przetrwanie naszego kościoła katolickiego. Do czego to podobne jest? Żebyśmy my, świeccy ludzie, walczyli o dobro kościoła. Gdzie jesteście? Kardynałowie, biskupi, Watykan. Gdzie wy jesteście? Uwierzyli, że to jest prawda. To jest grupa przywieziona, która ogląda tą dziurę właśnie. Przyglądają się na tą dziurę. To jest ewangelizacja naszego miasta. A tu się ludzie modlą. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace. Tu się zdziwiła Pani, że my już dwa lata, 8 miesięcy walczymy pod tą katedrą w obronie naszego kościoła, świętego Wojciecha. Naszej historii, 150 lat naszej historii, miasta Chicago i Polonii, Polski, która walczyła tutaj o wszystko. 150 lat zahaczyła tej historii. Co czeka nasze kościoły? A takie wieżowce czekają. Takie wieżowce, mają sklepy, mają mieszkania, o, nie będą musieli już wychodzić nigdzie. Tu pewnie arcybiskup sobie kupi mieszkanie albo dostał, nie będzie nigdzie musiał chodzić. Tylko będzie się przyglądał, czy może trzeba będzie dać drugie miejsce, tu na drugi budynek. Katedra zajmuje, od ulicy do ulicy zajmuje przestrzeń. Na dwie strony, szeroką, no a jak sam raz na następny wieżowiec. I my się dziwimy, że naszą wiarę się kasuje?
jak coś, o coś chodzi, to chodzi o pieniądze, żeby zboczeńcom wypłacać za zboczenia, a nie wyeliminować ich z kościoła, wyrzucić i pod sąd. Pod sąd, zboczeńców pod sąd i z kościoła wyrzucić. To jest wielki plan. Wielki plan pozbycia nas wartości. Każdy kościół to jest nie dość, że dom Boży, ale to jest wartość. Wartość 125 kościołów. To jest ograbienie nas ze wszystkiego. Po prostu to jest tak wielki plan, że nam się nawet w głowie nie mieści. Nam się w głowie nie mieści, że to można przeprowadzić. A to się dzieje. Już nawet nie możemy się doliczyć, ile już kościołów jest zamkniętych. Ile parafii wyeliminowanych. Ewangelizacja przyjechała, ale zobaczyła, że tu stoją ludzie i modlą się i protestują, to sobie pojechali dalej. Ewangelizują dalej ludzi w innej części miasta. Boże, pomóż nam. Pomóż nam, Panie, zatrzymać Twoje Boże w domu. Pomóż nam, żeby nie rozkradli naszych kościołów, żeby nie zniszczono tego, co mamy. Przecież to katolicy składali się na to. Ludzie wiary. Oni to budowali. Oni budowali takie wielkie domy Boże. Nasza grupa, broni grupa i wnuki, dzieci, Renia, Ela, Karol, Ania, tyle lat nas wspierają. To już chyba 5-6 lat, jak my walczymy o pozostawienie tego kościoła, jeszcze przed zamknięciem go. Mam naszą grupę, która stale nam pomaga. Nasze dziewczynki, Ela, Tereska, Bronia z dziećmi, Karol, Ania. Tak, cieszymy się, że są z nami. Dać im tutaj jakieś chorągiewki. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.